o 6 km na sekundę szybciej od Marsa. Sam Układ Słoneczny z kolei okrąża centrum galaktyki z prędkością zbliżoną do prędkości ruchu Ziemi. Przy okazji tematów kosmicznych nie samymi planetami człowiek żyje. Najszybszą bowiem zaobserwowaną kometą była 2I Borisow, która pluła przez przestrzeń kosmiczną z prędkością 34 km na sekundę, a już o 2 km na sekundę szybciej. Lub nie, Wenus obarta z jakichkolwiek pierścieni czy księżyców, a planeta ją porusza się z prędkością około 36 km na sekundę. W międzyplanetarnych zawodach triumfuje rzecz jasna najbliższa Słońca planeta o nazwie Merkury. Uzyskując tytuł najszybszej planety w naszym Układzie Słonecznym, porusza się z prędkością jakichś 49 km na sekundę. Jeszcze większą prędkością, czyli 58 km na sekundę, mknie sonda kosmiczna Juno. Jest sztuczną satelitą Jowisza i ma za zadanie zrozumieć ewolucję tej planety. A osiągnięta prędkość jest wynikiem działania pola grawitacyjnego Jowisza. Kiedy się już przytoczyło planety, to zastanawia, co takiego może osiągać jeszcze większą prędkość. Otóż, kiedy przyglądamy się niebu nocą i zaobserwujemy rój pędzący w kierunku naszej planety meteorytów, to nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, z jaką prędkością one mkną. Najszybsze meteoryty, które potrafią nawiedzić naszą planetę, to Leonidy. Te poruszają się z prędkością ponad 70 km na sekundę. Na kolejnym miejscu, dopiero w Wigilię Bożego Narodzenia 2024 roku, wyląduje osiągnąwszy 720 tysięcy km na godzinę, czyli ponad 200 km na sekundę, Parker Solar Probe. Sonda ma zmierzyć, co się da wewnątrz korony słonecznej, czyli najbardziej zewnętrznej części atmosfery słonecznej. A że nam się spieszy z dowiedzeniem się, jak przyspiesza chociażby wiatr słoneczny, to stąd te 200 km na sekundę. I pomyśleć, że to jakieś 65 tysięcznych prędkości światła. Z czwartą już ostatnią prędkością kosmiczną mamy do czynienia, jeśli interesuje nas chęć opuszczenia drogi mlecznej. W tym przypadku, w zależności od tego, jak się wystartuje, tak potrzeba od 330 do 550 km na sekundę.
Parker Solar Probe. Podaliśmy, że ma zbadać m.in. prędkość, z jaką śmiga wiatr słoneczny. A widełki są dosyć spore. Prędkość wiatru słonecznego wynosi od 200 km na sekundę do aż 889 km na sekundę. Jak można było się domyślać, skoro jak dotąd nie przytoczono przykładu żadnej galaktyki, to musiał ten moment w końcu nastąpić. W całości galaktyki się poruszają i to z szybkościami przekraczającymi niekiedy i 1000 km na sekundę. Kolejny punkt, chyba jako jedyny z dziedziny po części science fiction, po części rozważań natury, a co by było gdyby, pojawia się broń elektronowa, która według naukowców w teorii miałaby mieć prędkość rzędu 6000 km na sekundę. O głowę bije teoretyczną broń jądrową Bjorn, którego wyładowanie porusza się z prędkością rzędu co najmniej 10000 km na sekundę. Główny impuls trwa kilkadziesiąt milionowych części sekundy, a przepływ prądu zanika prędzej, zwykle po upływie kilkuset milionowych sekundy. Wnętrze telewizora czy monitora komputerowego kryje dość niespodziewaną i fantastyczną prędkość. Elektrony w lampie kineskopowej poruszają się z prędkościami kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na sekundę. A kto uważał przez cały ten czas, że zatrzymamy się na prędkości fal świetlnych, ten się grubo pomylił. Trzecie miejsce należy do światła. Na pewno imponuje prędkość 300 tysięcy km na sekundę. W próżni światło w ciągu sekundy przebywa drogę wynoszącą 300 tysięcy km. Jest to ponad 3/4 odległości od Ziemi do Księżyca. Całą szerokość Polski promień świetlny przeskoczy w ciągu 1/300 sekundy. Na drugą półkulę Ziemi impuls w światłowodzie dostanie się po około 700 sekundy. W tym samym czasie dźwięk przebędzie tylko 23 metry. Prędkość światła jest tak ogromna, że kiedyś myślano, że światło rozchodzi się natychmiast. Dzisiaj fakt skończonej wartości tej prędkości można łatwo zaobserwować wtedy, gdy mamy do czynienia z odległościami kosmicznymi. Opóźnienia w czasie dotarcia sygnałów radiowych można zauważyć podczas połączeń satelitarnych. Efekt wynika z faktu, że satelity geostacjonarne krążą w odległości ponad 36 tysięcy km od Ziemi, co tam i z powrotem daje już opóźnienie dające się zaobserwować. Na drugim miejscu należy wymienić fakt stworzenia metamateriałów, w których prędkość fazowa i prędkość grupowa światła jest większa od samej prędkości światła. Z tematem wiąże się aspekt tego, że w teorii osiągalna jest praktycznie na wyciągnięcie ręki technologia niewidzialności. Na czele peletonu z kolei wysuwają się dwie teoretyczne prędkości. W astronomii używa się pojęcia prędkości pozornej, która również może osiągać nadświetlne wartości, szczególnie w przypadku jąder aktywnych galaktyk i mikrokwazarów. To brzmi nieźle. Do tego warto jeszcze przytoczyć niesamowite statki kosmiczne z wojen gwiezdnych, które w nadprzestrzeni czy też hiperprzestrzeni potrafią pokonywać znaczne odległości, znacząco przekraczając prędkość światła w próżni naszego wszechświata. Też brzmi nieźle. A że rozpoczęliśmy od przekraczania prędkości, to skończymy na przekraczaniu prędkości. W pierwszym odcinku, nie wiem czy pamiętacie, rozpoczęliśmy od dozwolonej prędkości i to, że ktoś przekroczył 60 km ograniczenia z prędkością 221 km na godzinę. No to słyszeliście o tym, jak pewnemu mężczyźnie udało się wymigać z mandatu w sądzie. Jego adwokat udowodnił, że przy prędkości 200 km na godzinę nie widać znaku ograniczenia do 40. Dziękuję bardzo za obejrzenie tej trzyczęściowej triady, jeżeli tak można, tryptyku, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie, dzięki serdeczne za wysłuchanie i obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, to dajcie kciuka w dół, może z prędkością aktywnych galaktyk czy mikrokwazarów. Z kolei, jeżeli Wam się średnio podobało, to dajcie kciuka w bok z prędkością światła. Zachęcam do dołączenia do Discorda Widzowie Prosto, żebyśmy mogli błyskawicznie porozmawiać o różnych tematach. Link do Discorda jest pod filmem.
No i też dziękuję bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam jest bardzo przydatne. No i zachęcam do obejrzenia następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was się zastanowi, co to znaczy pójść do sklepu piorunem. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.